KS Łomianki przyjechały do Legionowa, wygrały z rezerwami. Trenerze, lider i lider w przerwie zimowej. Czy tak ma być, a co na wiosnę i jakie plany, no? Przyjechaliśmy dzisiaj na mecz do Legionowa, zadawaliśmy sobie sprawę, że to mecz taki nie będzie dosyć łatwy. Ale ja się cieszę, że chłopcy zrealizowali te założenia, które żeśmy zrobili sobie przed meczem. Pretensje jedyne, które mam, no to niestety ta bramka, którą straciliśmy, nie powinniśmy jej stracić, bo my byliśmy przy piłce, a tak naprawdę prowadzeniem doprowadziliśmy do tego, że jeszcze przez chwilę Legionowia złapała wiatr w żagle i nie miała szansy. Co na temat lidera? Wie pan co, ja nie patrzę, czy będziemy liderem, czy nie. Na razie mamy swój cel, mamy swój projekt, który sobie założyliśmy z zarządem klubu. Promujemy dużo młodych chłopaków i to widać. Cieszy wiadomo zwycięstwo, ale no nie jest łatwo na pewno w zimę. Tak jak rozmawialiśmy z zarządem, chcemy jeszcze zespół wzmocnić, bo mamy też swoje braki kadrowe i to też tutaj widać, w szczególności jak są choroby, kartki, a druga runda wiadomo, że będzie bardzo trudna. No i chcemy przede wszystkim spróbować wywalczyć awans z pierwszego miejsca. Czy nam się to uda? Czas pokaże. Dopiero możemy powiedzieć w czerwcu, na koniec tabeli, na którym miejscu będziemy. Ostatnie spotkanie przed wami. Rozumiem, że też 3 punkty planowo. Wie pan co, ja tak nie podchodzę. Najważniejsza rzecz jest, co będzie jutro. Bo na pewno, tak jak tutaj zespół z Legionowi miał sporo kontuzji. Ja też chłopaków zdejmowałem, bo też zgłaszali już drobne urazy. Na pewno będziemy chcieli powalczyć z zespołem Gromu. Na pewno to jest bardzo dobry przeciwnik i to chyba, nie wiem, 10 spotkań pod rząd teraz wygrał, więc złapał wiatr w żagle. Niewątpliwie my z nimi przegraliśmy w Pucharze Polski 3-2, więc no, czeka nas na pewno ciężkie zadanie. Na pewno teraz postaramy się odrobić lekcję przed meczem z nimi i sprawić oczywiście niespodziankę, bo to jest bardzo dobry zespół. I myślę, że te zawieruchy, które on miał na początku rundy, a teraz to zupełnie inna drużyna. Czyli zapraszamy na ciekawe spotkanie. Zapraszamy na ciekawe spotkanie, tak. W sobotę.